Muzyka z lat 20. ubiegłego wieku, kuchnia bawarska w nowym wydaniu i najlepsze dolnośląskie piwa. Takie atrakcje czekają na wszystkich pełnoletnich wrocławian, którzy między 6 a 8 października odwiedzą Arsenał Miejski. To wszystko za sprawą Oktoberfest Alternative, nowego projektu twórców dobrze znanego wrocławskim łasuchom Bazaru Smakosza. Chcemy wcielić w życie projekt, który mam nadzieję stanie się taką inicjatywą kultową i na stałe wpisze się w mapę Wrocławia. Chcemy ten Oktoberfest pokazać ze strony nie tylko biesiadowania, tego spotkania przy piwie i przy dobrym jedzeniu, ale również chcemy sięgnąć do historii dawnego Wrocławia i pokazać, jak wrocławianie bawili się kiedyś. A historia piwa we Wrocławiu może mieć nawet grubo ponad 1000 lat. Początki to jest klasyka, czyli średniowiecze, powstają różnego rodzaju wyszynki, lokale, karczmy, gospody, które szynkują piwo i to jest piwo, powiedzielibyśmy, właśnie takie lokalne, ale w sposób dosłowny, czyli związane z danym miejscem. Historia piwa we Wrocławiu zaczyna się w wieku XIX, kiedy do miasta przybywa Konrad Kiesling, który sprowadza z Bawarii piwa ważone na całkowicie inną modę. I to jest prawdziwa rewolucja. Ślady XIX-wiecznej rewolucji w naszym mieście są obecne do dziś. Jednym z nich jest współczesna piwiarnia znajdująca się przy Ofiar Oświęcimskich 17, gdzie kontynuowane są piwne tradycje Wrocławia. Całą historię zapoczątkowaną przez Kieslinga kontynuują później jego spadkobiercy i to też pięknie wpisuje się w tradycję tego miasta, że mamy taką piękną, jak zresztą głosi nazwa tego lokalu, w którym się obecnie znajdujemy, mamy piękną kontynuację. Warto wejść w głąb lokalu i możemy zobaczyć takie trzy symbole związane z piwem, a więc przede wszystkim będzie to kłos jęczmienny, ale również szyszki chmielowe. I to, co we Wrocławiu było niesamowicie dla Wrocławia charakterystyczne, to jest precel do piwa. Oktoberfest Alternative to impreza nawiązująca do historii, jednak oferta napitków nie będzie jak w Monachium oparta na typowych dla tego wydarzenia piwach wywodzących się z Bawarii, a wyrobach browarów rzemieślniczych głównie z Wrocławia i Dolnego Śląska. Zaprezentujemy browary, które już od jakiegoś czasu działają na Dolnym Śląsku. Będzie kilkunastu uczestników, którzy poleją swoje rzemieślnicze piwa. Jak podkreśla piwowar Wojciech Sulikowski, dla małych browarów ekonomia jest okrutna i piwowarzy rzemieślnicy, chcąc konkurować ceną, zostaliby zmieceni przez wielkie koncerny. Jedyne, co nam pozostaje, to przede wszystkim jakość, kunszt nasz piwowarski, oraz to, że możemy dać naszym gościom to, co możemy zrobić najlepszego, tak żeby piwo, które do nich dotrze, było bardzo aromatyczne, pełne, słodowe i na pewno naszych gości, klientów, piwoszy, czy też dopiero początkujących amatorów piwnego trunku, no na pewno przyciągnęło swoją oryginalnością, wyjątkowością i smakiem. Oktoberfest Alternative to nie tylko piwo, ale też i przygotowane na tę okazję jedzenie. Bawarskie specjały w nieco uspółcześnionej formie zaserwuje m.in. Michał Czekajło, który nieraz miał okazję podglądać kucharzy na prawdziwym niemieckim Oktoberfeście. Znam dobrze niemiecką kuchnię, więc myślę, że tutaj dobrze to wszystko pokażę. Będzie golonka, będzie kapusta, ale troszeczkę po naszemu, będzie kiełbaski będą. Jedną z takich ciekawszych, może nie najciekawszych, ale chyba bardzo efektownych dań będzie głowizna ze świni złotnickiej. To jest rasowa świnia, więc to jest bardzo fajny produkt. I to wszystko zrobię taką metodą bardzo długiego pieczenia, ale w wolnej temperaturze. A oprócz tego znane i lubiane food trucki. Jak Oktoberfest, to nie może zabraknąć bratwurstów, które będziemy mieć od znanego w Wrocławiu food trucka bratwursty. Także jakby ten kulinarny dialog między narodami będziemy prowadzić przy biesiadnym stole. Początek Oktoberfest Alternative już w piątek 6 października. Organizatorzy zachęcają uczestników do przywdziania historycznych bawarskich strojów. Jak się sytuacja rozkręci, to może wieczorne jodłowanie gdzieś nastąpi.